Ciebie zaprosiliśmy Cię tutaj po to, żeby zapytać, jak Twoje plany wydawnicze. Ostatnio obserwowaliśmy tam w internecie różne informacje ciekawe i wiem, że coś nowego się pojawiło znowu w sieci, na rynku. Tak, dokładnie. Dokładnie wczoraj, 29 kwietnia, miała miejsce premiera na razie na moim kanale YouTube, oczywiście na Facebooku, najnowszego teledysku do nowego singla So Much Better. Nagranie powstało jakby we współpracy z wokalistą, z którym współpracowałem już rok temu przy nagraniu We Can Get Enough. Przypomnij, kto to jest, jak możesz? Ricardo Muñoz. Aktualnie z Niemiec. W zeszłym roku jeszcze mieszkał w Holandii, a teraz mieszka w Niemczech. No i co? No, teledysk jest planowany do emisji w stacjach muzycznych. Mam już potwierdzenie z 4Fun TV, z SK TV, że tam się pojawi na pewno. Co będzie z singlem? Obiecuję Ci, że na showbook.pl też się pojawi. Bardzo się cieszę. Showbook.pl, no to wysyłam. Ja jutro wysyłam link. Okej. Okay. Dobra. Powiedz mi jeszcze, oprócz tego singla, jakieś kolejne plany, może współpraca z innymi artystami, coś, czy na razie, bo wiem, jak to jest, jak się wyda coś nowego, no to teraz dobrze by było to popromować, pojeździć, pograć po klubach, a jeździsz cały czas, z tego co wiem, grafik mocno zapełniony, to może o tym chwilę porozmawiajmy. Jakie plany, gdzie Cię będzie można zobaczyć niedługo? To znaczy, no te wydawnicze plany, no to ja akurat słynę z tego, że nie wydaję dużo, bo przeważnie to jest max dwa kawałki w ciągu roku. To wiesz, nie dużo, ale dobrze, tak? Średnio, ale średnio raz w roku, także jak teraz wydałem, no to pewnie po wakacjach myślę, że coś nowego pójdzie. Zobaczymy, jak ten numer się rozkręci, no i później będziemy myśleć dalej. Mam nadzieję, że się rozkręci. Pytanie jeszcze o granie. Na pewno dużo jeździsz, tak jak mówiłem przed momentem. I gdzie można teraz Cię zobaczyć najczęściej na przykład? To znaczy najczęściej na pewno można mnie zobaczyć w klubie, gdzie jestem Exclusive Residentem. To jest Rodzinne Centrum Rozrywki Hula Kula w Warszawie. Pojawiam się tam raz w miesiącu. Oprócz tego, no na przykład w ten weekend jadę, gdzie jadę? Do Chojnic, o. Do Chojnic jadę, do klubu Koloseum. Później wracam do bardzo fajnego, klimatycznego klubiku Bednarska, czy w Szynie, na sobotę. Za miesiąc na przykład po raz kolejny zostałem zaproszony do Chicago, do klubu Stereo. Jeszcze jest drugi booking, jest coś tam ogarniane w Nowym Jorku, ale na razie nie potwierdzone, ale na pewno mam potwierdzony booking w Chicago po raz drugi. W zeszłym roku byłem w listopadzie, teraz znowu jadę na 7 czerwca. No także czerwiec, później jakieś eventy plenerowe się pojawiły. Czerwiec jest dosyć mocno obłożony. Także... Czyli dużo i fajnie się dzieje. To w takim razie pozdrawiamy wspólnie z Cibulem.